Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam na recenzję książki komiksu od wydawnictwa Egmont, Fibi i Jednorożec, tom czwarty. Jest to już, no jak powiedziałam, zresztą czwarty tom i zobaczcie na tę okładkę. Ona nam sugeruje, że będzie tutaj świąteczne klimaty, ale nie tylko. Komiks należy do serii, komiksy są super i ta seria jest naprawdę super. No i tak, galopem przez święta, czyli mamy tutaj te zimowe, świąteczne klimaty. Mama kazała Phoebe posprzątać w pokoju i jej przyjaciółka Marigold, która jest jednorożcem, zaproponowała jej, że posprzątają przy użyciu magii. Ale używanie magii czasami niesie ze sobą skutki uboczne. Tutaj mamy, zobaczcie, już takie bardziej zimowe klimaty. Można się chyba w to wczuć, prawda? Są choinki, ona ma czapkę. Zresztą tu będą mieć też w domu choinkę. Tutaj nasza Marigold ma, jak to się nazywało? Gwiazdkozę. Zachorowała Marigold na gwiazdkozę. Będzie choinka. Tutaj nadal Marigold jest chora. Będzie choinka, czy ona już była? Będzie, czy była nasza choinka? Chyba już była tutaj wcześniej. Choineczkę też mają, więc świąteczne klimaty jak najbardziej się tutaj pojawiają. O, tutaj mamy choinkę. Jesteś zazdrosna o choinkę. A ona mówi, nie jestem zazdrosna, ale czy naprawdę musi tak błyszczeć? Marigold jest bardzo charakternym jednorożcem. Jest bardzo specyficznym jednorożcem, jest przeurocza i czasami jak coś powie, to boki zrywać. Jest to komiks pełen humoru, pełen przygód tej naszej bardzo przyjaznej Phoebe, jej jednorożca. Bardzo lubię Phoebe, polubiłam ją już w pierwszym tomie i wiedziałam, że się zaprzyjaźnimy. Marigold też jest, no ma w sobie dużo uroku, jest, jak już mówiłam, dość specyficznym jednorożcem, ale uroczym. I towarzyszy tutaj naszej Phoebe. Zobaczcie, tutaj też mamy klimaty już bardziej takie wakacyjne, więc to nie tylko świąteczny klimat. Tutaj mamy praktycznie, no, różne pory roku się przewijają przez tom, galopem przez święta. Piękna grafika, pięknie graficzne są te komiksy o Phoebe i jednorożcu. I polecam Wam przygodę z Phoebe, sympatyczną dziewczyną i jej niesfornym jednorożcem. Więcej o komiksie na blogu, w opisie do filmu jest link. Zapraszam tam bardzo gorąco, a ja się już żegnam. Do usłyszenia w kolejnych filmach.